Witamy Państwa. Katarzyna Matusz, ksiądz Stanisław Szlasa. Dzisiaj będziemy rozmawiać, już w ostatnim odcinku naszej serii, o psychologu, o psychiatrze. No i co zrobić z tą terapią? Zatem... O formie pomocy. Zatem, czym się różni psycholog od psychiatry? Zakresem pomocy. Hmm? Psychiatra jest lekarzem nauk medycznych. Psychiatra może rozpoznać, zdiagnozować chorobę, rozpoznać tę chorobę, może dać leki, podjąć pomoc, zaoferować pomoc farmakologiczną choremu człowiekowi cierpiącemu, człowiekowi, który jest w dużej potrzebie. Niejednokrotnie psychiatrzy też prowadzą praktykę terapeutyczną. Bo nie w każdej sytuacji, nie w, każdej, nie w każdym doświadczeniu, nie każdy pacjent potrzebuje pomocy farmakologicznej, czasami potrzebuje pomocy terapeutycznej. Terapia jest pewnym procesem, który, przy którym... Procesem przejścia przez historię człowieka po to, żeby uświadomić sobie um, jego, jego pęknięcia, jego rany, jego, jego traumy, jego cierpienia, jego straty, i pomóc temu człowiekowi pacjentowi przejść przez te, przez te historię. Um, po to, żeby, żeby niektóre rzeczy zostawić, z niektórymi rzeczami się, od niektórych rzeczy się uwolnić, niektóre rzeczy, niektóre tematy pozamykać, a niektóre rzeczy uświadomić sobie, że one już będą na całe życie i że one w jakiś sposób, teraz w jaki, będą one na mnie oddziaływały, na moje dzisiejsze funkcjonowanie, życie, na moje relacje z ludźmi, po to, żebym ja miał świadomość tego i mógł zarządzać swoim życiem żebym wiedział skąd niektóre moje zachowania, skąd niektóre moje reakcje, skąd moja wrażliwość, skąd mój opór przed niektórymi rzeczami, skąd niektóre lęki. I do tego jest potrzebna praca terapeutyczna. Mówimy, że terapia to jest, to jest relacja korygująca. To jest taka relacja z, z terapeutą, jakiej, jakiej relacji może ten pacjent nigdy w życiu nie, nie, nie doświadczył. Takiej szczerości, takiej autentyczności, takiej akceptacji, takiego przyjęcia, ale też takiej wolności, takiej wiary w pacjenta, takiej, takiej ufności w to, że ten pacjent może postawić życie na nogi, że, że może pójść do przodu, że może osiągnąć. Rzeczy, których do tej pory wydawało mu się, że nie jest w stanie osiągnąć, że to nie jest dla niego. A w relacji terapeutycznej może, może to osiągnąć. No i teraz zobaczmy, bo tak jak o tym mówi nasza książka, o, o lękach kobiet. Mam jakieś lęki, mam jakieś strachy, coś się we mnie dzieje. Czasami nie potrafię ponazywać tego, co się we mnie dzieje. I teraz, czy każde takie cierpienie psychiczne jest już chorobą psychiczną? Jest się czego bać? Wiesz, e, no, oczywiście, że nie. Nie, nie trzeba umieć wszystko nazwać. Nie trzeba umieć, wiesz, no, gdyby, gdyby każdy człowiek umiał sam, sam siebie zdiagnozować, sam sobie pomóc, nie musiałby chodzić do lekarza. Mm. Sam mógłby sobie pomóc. Ale rzeczywiście wiele osób przychodzi i mówi o swoich lękach, o swoich cierpieniach, o swoich trudnościach, jakie w życiu przeżywa, i, i mówi: Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to jest. Nie wiem o co chodzi i potrzebuje pomocy w tym, żeby to ponazywać. Potrzebuje pomocy w tym, żeby, żeby, przy tym być, żeby ktoś, żeby terapeuta, żeby się tego nie przestraszył, żeby ten pacjent zobaczył, że to nie jest wcale takie straszne, że można przez to przejść, że można z tego wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś dobro, że można tę sytuację zobaczyć od innej strony. Nie każde cierpienie jest chorobą psychiczną. Natomiast każda choroba psychiczna jest cierpieniem. To jest ważne, żeby zobaczyć, że każda, każda osoba chora psychiczna, ona cierpi. Cierpi gdzieś wewnętrznie. I bez zobaczenia osoby cierpiącej, to będzie tylko takie, takie techniczne zadbanie o drugiego człowieka. No, dostaniesz tabletki i tylko tyle, żebyś nie czuła. Żebyś nie przeżywała, żebyś nie była kłopotem. Zobacz też, bo to jest tak, że jak nam coś się stanie w takim fizycznym sensie, mhm. złamie rękę, złamie nogę, to od razu widać, że, że, że jest coś nie tak, prawda? Że nas boli, bo mamy rękę w gipsie, bo mamy nogę usztywnioną, cokolwiek innego, czy mamy zwykłe przeziębienie, czy, czy po prostu katar. Z tym cierpieniem psychicznym jest pod tym kątem inaczej, że tego nie widać, no ale to nie zmienia tego, że ja cierpię. To jest trudne do zobaczenia, bo e, e, wiesz, czasami to można zobaczyć e, poprzez funkcjonowanie drugiego człowieka, mm -hmm. poprzez to, co, co się e, z nim dzieje, że on się zapada, że nie wychodzi z domu, że nie nawiązuje relacji, że alienuje się od innych, e, od innych osób, nie dzwoni, nie, e, nie nawiązuje kontaktu. Wiesz, to z jakiegoś powodu. Mm -hmm. Ale też tak jak Ty wspomniałaś, zobacz, gdy ktoś złamie rękę, nogę, gdy, gdy ma katar, gdy idzie do lekarza. To też jest takie bardzo ważne, w jaki sposób, jakiego lekarza spotka. Mhm. Czy spotka lekarza, który na niego w ogóle nie patrzy, tylko tylko gipsem rękę okręci i do widzenia, czy też spotka lekarza, który potraktuje ciebie jak człowieka. Mhm. Zapyta ciebie, że to musi boleć, no ale tak jest, bo to, bo to boli, bo to jest pęknięcie. Będzie przy tobie, nie będzie negował, nie będzie zaprzeczał temu, co się wydarzyło, bo to co się wydarzyło, to jest, to jest Ogromne wydarzenie, to jest cierpienie i, i cierpisz, masz prawo cierpieć, ale że to jest ktoś, kto powie, no jeszcze trochę pocierpisz i, i, nie, i przestaniesz cierpieć, mhm. że, że to cierpienie minie. Ja jako lekarz widzę perspektywę, że to może być inaczej, że to się skończy, że cierpienie to nie jest wszystko, co jest w Twoim życiu, że cierpienie jest pewnym wymiarem, jakimś doświadczeniem Twojego życia. No, i teraz już na koniec, my, kobiety, które już właśnie zrobiłyśmy jakąś terapię, widzimy osobników, którym trzeba pomóc, i wydaje nam się, że mamy idealny pomysł na to, jak poustawiać im życie, i wtedy mówimy chyba okay. słowa, które są no, zabijające wręcz taką chęć drugiej osoby na rozwój. Mówimy: musisz iść na terapię. Wiesz, bardzo ciekawie o tym powiedziałaś, że właśnie wy kobiety często macie koncepcję. I, tak. I o tym trzeba pamiętać, że to jest moja koncepcja na życie drugiego człowieka, ale że. To jest, wiesz, w pracy terapeutycznej to jest też takie ważne, że ustawiamy w pracy terapeutycznej cele, czy do, jakiej, do czego ten pacjent chce dojść. Jakie on sobie stawia cele. To nie, mo, nie mają być moje cele. Tak. To nie jest tak, że ja mam mieć koncepcję na drugiego człowieka. I bardzo często bywa tak, że no właśnie, jeżeli kobieta ma koncepcję na terapię nie wiem, mężczyzny, męża, chłopaka, nie wiem, przyjaciela, wyśle go na terapię, to bardzo często oni nawet przyjdą na taką terapię, ale oni nie wiedzą po co, nie wiedzą co mają zrobić. Nie, no przychodzi, bo mu powiedzieli, żeby poszedł na terapię. Ale to samo jest z terapią osób konsekrowanych, czy osób zakonnych, czy księży. E, no przychodzą, bo przełożeni powiedzieli, że mm. ma pójść na terapię. No i no, on przychodzi. Takie ciele na postrunku prowadzone. No, no i on pójdzie i on będzie. Ale on nie wie, co on ma zrobić. E, on nie wie, do czego on ma dojść. On nie wie, co jest problemem. No, kazali mi przyjść, no to przyszedłem, no to proszę mi powiedzieć, co ja mam, co ze mną jest nie tak. Tylko, że to nie jest jego decyzja, prawda? To nie jest jego decyzja, to, to nie jest coś, że on e, odkrywa to cierpienie w sobie i teraz on szuka pomocy w cierpieniu. E, I to jest takie ważne. Osoby, które przychodzą, bo ktoś im powiedział w języku terapeutycznym ja to mówię, że tak, takie osoby w terapii słabo idą albo wcale. Mhm. To są osoby, które nie mają celów, nie mają motywacji, do niczego nie dochodzą, często zrywają terapię, zrywają, uciekają z terapii, bo, no bo widzą, że to nie działa, ale nawet nie wiedzą, dlaczego nie działa, co ma nie działać, skoro nie ma żadnych celów, nie, nie, nie ma żadnego problemu, nie ma, nie ma cierpienia. Dlatego jest takie bardzo ważne, że. Można takiej osobie powiedzieć, słuchaj, jeżeli y, jest ci źle, jeżeli widzisz, no to poszukaj pomocy. Tak. Może terapia y, byłaby formą pomocy dla Ciebie, ale Ty musisz zobaczyć, czy, czy Ty widzisz, że masz jakiś problem, co jest Twoim problemem, z czym Ci jest źle. Wtedy możesz poszukać pomocy. Zawsze jest tak, że najpierw trzeba mieć problem, a dopiero później szukamy pomocy, a nie że mamy pomoc na wyciągnięcie ręki, no to znajdźmy problem. To tak nie działa. Bardzo dziękujemy. To już był ostatni odcinek z naszej serii. Po więcej, zapraszamy do naszej książki o niektórych lękach kobiet, dostępnej w sklepie internetowym amenamen.pl. Bardzo dziękujemy Państwu i życzymy owocnej lektury. Powodzenia.